Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, pytanie, dlaczego rząd nie dostosowuje subwencji oświatowej do potrzeb oświaty i tym samym skazuje tysiące szkół na likwidację i tysiące nauczycieli na bezrobocie? Mamy taką sytuację, że mówi się o dofinansowaniu przedszkoli. Pomysł premiera z exposé to jest konfabulacja, bo finansowanie przedszkoli ma się odbyć kosztem finansowania szkół. I to jest takie pytanie do pana ministra, że w przyjętym na początku września projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 mieliśmy subwencję wyższą o 300 milionów złotych. Okazuje się, że dzisiaj procedowany projekt ustawy budżetowej jest właśnie pomniejszony o tę kwotę. Kwota została przesunięta na realizację zadania pod tytułem przedszkola. Czyli zabrano szkołom, przekazano samorządom, macie twórzcie miejsca w przedszkolach. Przypominam, że mamy pięciolatki, które są objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego, na które pieniędzy subwencji nie ma. Są dzieci sześcioletnie, co prawda jest to subwencja, ale subwencja miała być na to, aby pokryć przygotowanie polskich szkół do obniżenia wieku szkolnego. Więc nie tłumaczmy, że te pieniądze zostały przesunięte na przedszkola, żeby tworzyć nowe miejsca w przedszkolach. I tak naprawdę ten wskaźnik wzrostu subwencji oświatowej jest zdecydowanie za niski, bo on nie zrekompensuje przyszłorocznych kosztów podwyżek tegorocznych wynagrodzeń, nie zrekompensuje inflacji. I tym samym to oznacza, że środki na oświatę, kończę panie marszałku, że środki na oświatę, które zostaną przekazane samorządom, będą niewystarczające do tego, aby utrzymać po prostu polskie szkoły. I jeszcze jedno pytanie, dlaczego rząd podnosi podatek VAT na bilety dzieciom do kina? Było 8%, a jest 23%. W sumie to nikt do tego kina już więcej.